Normalnie. Ja mam nadzieję, że dziewczyny wybaczycie, co? Pierwsza piłka. On nie może w to uwierzyć. Po tym serwie, co tu się wydarzyło? Jest pierwszy punkt dla drużyny Antka. Antoś, szybciej, naprawdę. Ja wiem, że ty robisz ten moment, kiedy wszyscy cię oczekują, ale uwaga, poszła! Fantastycznie, naprawdę. Co miałeś złego? Przyznaj się. Okej, zwolnienie miałem. A dzisiaj rekord Guinnessa nie tylko pobijamy, ale podbijamy. Rekord świata, rekord Guinnessa w podbijaniu piłki siatkowej. Wszystko jest już gotowe. Zaraz po meczu, słuchajcie, rozpoczniemy wpuszczanie was do specjalnej strefy, tej tutaj stworzonej na krakowskim rynku, gdzie pobijemy rekord Guinnessa. Trzymam kciuki za was bardzo mocno. I proszę, jest kolejny serw. Panie Piotrze, jak tam sytuacja? Ile jest? O dwa. A dla kogo? Jakby zapytał mój kolega. Okej. Dziewczyny, przypomnę, strefy Proxima Kraków, drużyna zawodowa, która coraz lepiej sobie radzi, sukcesy na jej koncie, o tym dzisiaj będzie również głośno. Goście specjalni, przypomnę, dzisiaj w roli trenera Waldemar Wspaniały, również z panem Waldemarem będziemy mieli szansę chwilkę porozmawiać. Proszę bardzo, zwróć uwagę, jakie to są profesjonalne odbicia. Oni się nie znają, nie grali nigdy w tym składzie. Co było widać, teraz Konrad Bogusz z jednym ze słuchaczy ześli się bark w bark, ale piłka powędrowała przez siatkę i o to właśnie chodzi. Słuchajcie. 3-2, słuchajcie. Mecz Gwiazd. To jest informacja też dla tych, którzy przechodzą przez krakowski rynek. Co tu można zrobić? Słuchajcie, otóż bardzo wiele. Dzisiaj można zostać wpisanym do Księgi Rekordów Guinnessa. Bijemy rekord Guinnessa w podbijaniu piłki siatkowej. Ten rekord oficjalny znany przez Guinnessa do tej pory to jest 299 osób odbijających równocześnie piłkę siatkową w Tajwanie padł. Potem było kilka nieoficjalnych prób, znaczy oficjalnych, ale oficjalnie nieuznanych przez kapitułę Księgi Rekordów Guinnessa. I aż do dziś myślę, kiedy my spełnimy wszystkie przepisy i zawalczymy. Poszło! A oni grają pod słońce. No. Ja wiem, że tutaj nie wszyscy są przyzwyczajeni, ci zawodowcy, którzy grają w halach, nie dopuszczają do tego, żeby ich jakieś ostre słońce świeciło prosto w twarz, ale rozumiem, że też stroje w związku z tym mam troszkę nieodpowiednie, skoro gramy na zewnątrz, bo piłka siatkowa. Tak, o, słuchajcie, to jest naprawdę, to się bardzo rzadko zdarza. Dziękuję wam, krakowianie przyjezdni, bo zazwyczaj jest tak, że ta piłka od razu znika, prawda? Natomiast tutaj publiczność zachowała się fantastycznie. Piłka wróciła do gry na boisko i cały czas, przypomnę, trwa nasz mecz gwiazd. Znowu jest tak jak... 6-3, słuchajcie, zbliżamy się do rozwiązania, zdem ostatni punkt, czy to będzie piłka meczowa. Zobaczymy, uwaga. Ostatni! Ale co na to Hammer, legendarny Pawkin, uwaga! Przeszło, jeszcze nie ma finisu i Konrad Bogusz! RMF Max skończy spotkanie, słuchajcie. Dajcie prawa. Nie, przepraszam, co się dzieje? 6-4, okej. Okay. Poradzili sobie, faktycznie, chciałem was sprawdzić. To wiecie, bo to jest tak, czy tylko ja uważam, prawda? Ale nie, nieomylny. Piotr Filipek z Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej, oczywiście pan Waldemar Wspaniały w roli trenera. Czy tu są jakieś talenty? Czy tutaj coś się jest do podpatrzenia okiem trenera? Za chwilę się dowiemy. Zapytamy. A i skończyło się, panie Waldemarze, gorący komentarz po meczu. No, bardzo zacięte spotkanie, dużo ambicji, dużo woli walki. Bardzo niezły poziom, jak ja na grę na rynku, także tylko się cieszyć. Okej, czyli jest nadzieja? Jest nadzieja, mamy kilka talentów wśród dziewcząt, jeden taki talent, troszeczkę starszy, Paweł Papkę, ale jeszcze ma szansę chyba wrócić. Jeszcze pewnie myślę, wraca na niejednym spotkaniu już bardziej towarzysko. Serdecznie dziękujemy, duże brawa słuchajcie dla zawodników. Mieliście szansę obejrzeć mecz gwiazd, który relacjonowaliśmy na żywo na Facebooku RMF FM. Gratulujemy bardzo serdecznie. Słuchajcie, to jest też znak, sygnał, moment. Tutaj to boisko